Witam Państwa serdecznie, ksiądz Jacek Stasiak, Kościół Świętego Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim. Szanowni Państwo, przed nami 30. niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Przypowieść Chrystusa o celniku i faryzeuszu, a raczej o tym, jak mają się do siebie nasze ludzkie opinie i sądy na temat drugich, w stosunku do tego, co, w cudzysłowie, używając antropomorfizmu, myśli i jak nas ocenia sam Bóg. Wydaje się, że nasze opinie, nasze sądy, nasze wartościowanie, ocenianie drugiego człowieka jest jakby uwarunkowane tym, co sami myślimy, często na ile jesteśmy wewnętrznie spętani naszymi słabościami, albo na ile chcemy przerzucić swoje własne usprawiedliwienie braków na ocenę drugiego człowieka bliźniego. Celnik i faryzeusz, czyli pobożny i ten, który we współczesnym świecie jest przez innych, tak zwanych pobożnych i religijnych, postrzegany jako margines społeczny, moralny, człowiek depczący wszystkie oficjalnie, zewnętrzne, przyjęte nakazy, zakazy prawa Bożego. A jednak usprawiedliwionym odchodzi ten pogardzany, ten, który według naszego kodeksu moralnego zasługuje na potępienie i nigdy nie powinien być zauważony przez Boga. A my, w naszej aureoli świętości, nasi bohaterowie, nasi niekiedy wyniesieni na ołtarze wielcy, mogą się okazać tymi, o których Simone Weil w swoim traktacie teologicznym powiedziała, żeby ludzie wiedzieli, jak Pan Bóg się śmieje, gdy czyta ich eseje i wywody teologiczne. Ci z piedestałów i pomników okazuje się lub może się okazać, że będą tymi, którzy nigdy nie zasługiwali ani na miano wielkich, ani świętych, a na pewno nieusprawiedliwionych. A tych, których poniżamy, pogardzamy, którzy nigdy nie ujrzeli splendoru świata, blasku świec na ołtarzu, fleszy, tych, którzy nie mieli parcia na tak zwane szkło ekranu, to właśnie ci zostaną uznani za usprawiedliwionych, za tych anonimowych, którzy tak naprawdę realizują to, co nazywa się nauką Chrystusa. Warto byłoby, szanowni Państwo, nawet nie chodząc do kościoła i nawet nie słuchając tych moich rozważań, zastanowić się, czy współczesny świat, prezentując nadętych celebrytów, ludzi, którzy być może swoją zewnętrznością szokują lub onieśmielają nas wielkością konta, możliwością noszonych ubrań, przebywania w różnych egzotycznych zakątkach świata. Czy ci ludzie są naprawdę i powinni być wzorem? Bo patrzymy na kogo? Na tych ludzi, ich zewnętrzność. Ale jest pytanie, czy zauważamy człowieka, czy tam tylko jest po prostu pustka? Myślę, że podobnie jest w sferze duchowej i religijnej. Zastanówmy się nad tym, jak się oceniać, jak oceniać innych i jakie wybrać priorytety, by usłyszeć to zdanie z dzisiejszej przypowieści Chrystusa. Nie faryzeusz, ale celnik z tych dwóch odszedł i został usprawiedliwiony. Szanowni Państwo, na zakończenie, by kontynuować tę podjętą przeze mnie myśl, po raz kolejny pozwolę sobie zarekomendować moją książkę Ignoramus et Ignorabimus, rozważania z 3 lat, rozważania religijne, które również w tym konspekcie, w tym aspekcie, przepraszam, mówią o naszym stosunku do Boga, o prawdziwym wartościowaniu i zmuszają do myślenia, czy tak naprawdę nie powinniśmy ulegać tylko i wyłącznie
zewnętrznemu blichtrowi świata, czy też w tej codziennej zawierusze, tej szarzyźnie codzienności, spojrzeć na siebie w duchu prawdy i zastanowić się, kim jestem, faryzeuszem czy celnikiem. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę.